Zapytałam go, czy miał kiedyś jakieś zwariowane fantazje. Powiedział mi, żartujesz, cały czas o nich marzę. Rozśmieszył mnie, więc ja na to, szukasz wrażeń kolego. Może coś ci pokażę, burza wirtem, a po serio. Czemu ciągle słyszę go w głowie, myślę o tej rozmowie. Chociaż raczej o tym, co się wydarzyło po niej. Bez podtekstów to był tylko szybki papierosek. Środa wieczór, chociaż może to był wtorek. To oficjalna wersja zdarzeń. Co było zawsze będzie nasze. A co przed nami to zaraz pokaże czas. Dla mnie git jest jak na razie. 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 Lubiłam z nim niewinny flirt, smak wina bez poczucia win. Zamówił raz jedzenie nam, a my przeszliśmy w tryb offline. Wyzwania i z Uber Eats. Nie słyszałam, co za wstyd. Bałam się, że będzie zły, a on jak zwykle pełen chill. Pełen chill. Pełen chill. Pełen chill. Jego vibe jest nieczuleniem. On dał mi schronienie. W tle leci Stisa, ja gadam o Blade Runnerze. Potem luźny Netflix, nie pamiętam co tam jeszcze. Nic wielkiego, a na samą myśl mam wreszcie.